Marek się wyróżnia od pierwszego roku. Po pierwsze ze względu na swój głos. Miał wspaniały bas, takim basem mówił. No a po wtóre ze względu na swoją wiedzę, umiejętność formułowania myśli. No kiedy kończyliśmy pierwszy rok, to już łączyła nas przyjaźń, czego takim dobitnym wyrazem był fakt, że postanowiliśmy się wspólnie wspinać i przez 7 lat rokrocznie jeździliśmy w góry, wspinaliśmy się i tak dalej. Wie pan, podejrzewam, że mógłbym rozmaite rzeczy opowiadać godzinami. W końcu to było ponad 50 lat przyjaźni. Zdarzenia były różne. Już wtedy byliśmy pracownikami, młodymi asystentami. Spotkaliśmy się u Marka i sobie popiliśmy wódkę, co się przecież zdarza. Po czym Marek mnie odprowadzał do domu. Byliśmy w doskonałym nastroju, więc postanowiliśmy pośpiewać. Śpiewaliśmy pieśni rewolucyjne. W tym śpiewaliśmy pieśń We want to see Gomulka hanging on the tree when the red revolution comes. Chcemy zobaczyć Gomułkę wiszącego na drzewie, kiedy przyjdzie czerwona rewolucja. Nagle wynurzyło się dwóch milicjantów. Zatrzymali nas, oświadczyli, że zakłócamy ciszę nocną. Zażądali dowodów i wtedy Marek powiedział: towarzysze, no jak możecie tak postępować? Przecież słyszeliście, że myśmy śpiewali na cześć towarzysza Wiesława. Oni się wyprostowali, jeden zasalutował, powiedział: przepraszamy was, towarzysze, i odeszli. Który to był rok? To był jakiś 66 rok. Byliśmy młodymi asystentami. Marek był człowiekiem nieśmiałym, jakby to dziwnie nie brzmiało, kiedy mówimy o kimś, kto, prawda, stale zabierał głos w sprawach publicznych, czy też prowadził wykłady, seminaria i tak dalej. A ta nieśmiałość sprawiała, że był bardzo zamknięty. Niezmiernie trudno nawiązywało się z nim taki bezpośredni, osobisty kontakt. A nawet znałem ludzi, którzy twierdzili, że jest typem autystycznym. Otóż cechowało go to, że to, co było jakimś jego problemem osobistym, on przekładał na język filozoficzny i to wysoce abstrakcyjny. Pamiętam jeszcze jako student, patrzyłem z takim zdziwieniem i zarazem podziwem, jak sprawy osobiste Marek ujmował w języku filozoficznym. I ta właśnie jakąś trudność w nawiązywaniu osobistych, intymnych kontaktów on w dużej mierze uczynił swoim problemem filozoficznym. Także ta filozofia od pewnego momentu koncentruje się na zagadnieniu intersubiektywnej komunikacji, wzajemnego ludzkiego porozumienia
i sięgał do tekstów Fichtego zwłaszcza, ale nie tylko, a także Hegla, po to, by te kwestie komunikacji międzyludzkiej rozwiązywać w takim głębokim przekonaniu, i to dla niego było charakterystyczne, że fundamentem tejże komunikacji międzyludzkiej musi być rozum. Nie uczucia, mówiąc tak najprościej, lecz właśnie rozum. Jeśli mielibyśmy tak najprościej, najkrócej powiedzieć, co zawierała ta filozofia, to rzekłbym namysł nad istotą ludzkiego rozumu jako narzędzia wzajemnego porozumienia i jako narzędzia do tego, by ukształtować właściwie los wspólnoty międzyludzkiej. Tak? Marek posiadał to heglowskie przekonanie, które formułował już sam na najrozmaitsze sposoby, no, że nie można żyć rozumnie w nierozumnym świecie. Że zatem musimy dokonać wysiłku, by ten świat, w jakim się znaleźliśmy, uczynić rozumnym. Stąd zresztą jego ogromny dystans, by nie powiedzieć niechęć do tego, co się potocznie nazywa postmodernizmem.